Ludzie, kiedy przychodzą pierwszy raz do Sejmu, szukają swojej przestrzeni. Patrzą, jakie mają poglądy i na ile się zgadzają. Na przykład z posłem Cyrańskim, który odszedł, zupełnie nie zgadzaliśmy się w sprawie dostępu do broni, był dość duży projekt, my zdecydowanie byliśmy przeciw i zagłosowaliśmy przeciw, wbrew niemu, on miał zupełnie inny pogląd, powiedziała w piątek szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer w Radiu Z. W związku ze środowym głosowaniem w sprawie projektu Ratujmy Kobiety 2017 Cyrański znalazł się wśród posłów ukaranych przez Klub Nowoczesnej naganą i karą finansową w wysokości 1000 zł. PAP dowiedziała się nieoficjalnie w czwartek wieczorem, że poseł odszedł z Nowoczesnej. Władze Nowoczesnej miały namówić 3 posłów, aby nie brali udziału w głosowaniu WS. Aborcji Sejm zdecydował w środę, że obywatelski projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, zakładający liberalizację obowiązujących przepisów WS. Aborcji, nie będzie procedowany. Zabrakło 9 głosów do tego, by projekt ten skierowany został do dalszych prac w sejmowej komisji. W głosowaniu nie wzięło udziału 10 posłów Nowoczesnej, Adam Cyrański, Barbara Dolniak, Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz, Mirosław Pampuch, Marek Ruciński, Marek Sowa, Elżbieta Stępień, Krzysztof Truskolaski i Kornelia Wróblewska. Cyrański został wybrany do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Nowoczesnej w Okręgu Kieleckim. Jest członkiem Komisji Obrony Narodowej, DS. Energii i Skarbu Państwa oraz Łączności z Polakami za granicą.